Kochani, dzisiaj znajdujemy się w tym oto gronie i mój najlepszy przyjaciel od nie wiadomo ilu lat będzie konkurował z Kingą. Ale nie tylko, ponieważ no logiczne jest to, że dużo czasu teraz spędzamy razem i że mnie poznałaś bardzo, ale nie masz szans z Osti, bo to nie jest kilka lat. I dlatego, moja droga, będziesz miała tu pomocnika, który też zna mnie kilka lat, mieszkał ze mną przez rok, ponieważ za kamery Fifi będzie ci pomagał przez ten cały czas. Piękna sprawa. Ja chcę powiedzieć, że zapraszam was do sklepu i powiedzcie mi, jaki jest mój ulubiony napój. Mi się wydaje, że tu się mogło pozmieniać i że Kinga tu może mieć dominację, ale ja wiem, że ty wiesz i ja wiem, że byłoby to Mountain Dew. Nic nie mówię. Więc jakby ulubiony napój mamy. Patryk bardzo często pije kolę. Ja ci powiem, ja tak. Kiedyś Mountain Dew. Dzisiaj wiem, właśnie. Nie mam dobrego pojęcia. Bardzo często pije kolę, jakby jak ja go widzę, to on zawsze jest z kolą. Ale może to nie być wcale właśnie jego ulubiony. I Fifi, masz rację, że on faktycznie pije to Mountain Dew. Mountain Dew. Okej, jak wam poszło? Ja miałam delikatny dylemat. Fifi otwierdził mnie, że dobrym wyborem jest jedno z tych właśnie dwóch. Znaczy, pewnie będziesz mieli to samo, jak ty ją utwierdziłeś. Ale jak będziesz miał coś innego, to jestem w totalnym szoku. Nie, bez wątpienia. Wszyscy rozkminiali Red Bulla, Coca-Colę i Mountain Dew. Tak. Dobra, no. Ja widziałam może z dwa razy, jak ty piłeś to. Dobra, obydwoje macie po punkcie, była to bardzo łatwa runda, więc przejdźmy do kolejnej i znowu was zapraszam do sklepu, ponieważ teraz muszę się dowiedzieć, jaki jest mój ulubiony słodycz. Ja w ogóle wiem, bo nagrywaliśmy wcześniej kajdanki, po których mam jeszcze sine ręce, swoją drogą. Patryk mówił właśnie, jak byliśmy w sklepie, to on kupił te takie kuleczki, które były na tych pancake'ach, ty też je jadłeś. I on powiedział, że to jego ulubione, stary, ostatnio i w ogóle. To jest coś takiego, nie? Chyba, że po prostu powiesz, że to jest to. Że symbol po prostu. Tak. Od razu taniej będzie. I te są. Nie wiem, czy ty wiesz, ale ja jestem w 100% przekonana. Ja też już wiem. Gdzie są te wiesz co? Kuleczki. Nie znajdziemy ich chyba też tutaj. Nie ma ich tu? Znajdziemy też w innym sklepie te kuleczki. A to jest jakby 100%, to nawet nie ma o czym mówić. Patrz! O, są! Czyli mamy jego ulubione słodycze, jakby to jest, to nawet nie ma z czym dyskutować. Chciałem powiedzieć, że jeżeli to mam źle, to jest to spowodowane tym, że mnie okłamałeś. 3, 4. Co to jest? Kupiłem to w Biedronce, bo wiedziałem, że to jest to. No. I po prostu nie wiedziałem, że czy dostanę A oryginał. Było to w Biedronce? Ja to w Biedronce kupiłam. No. I wiecie skąd to wiem? Bo jak nagrywaliśmy kajdanki, to powiedziałeś, że twój ulubiony słodycz w sklepie, jak kupowaliśmy rzeczy do naleśników. Proszę, zasponsorujcie mi, to jest mój wymarzony sponsor. Moi drodzy, moja ulubiona potrawa. Idziemy po jego ulubione jedzenie pożywne, jak nazwał tą kategorię. Ja bym powiedział, że pizza salami. Pizza salami, a ja carbonara. On też kocha carbonarę. O, no git, niech będzie. Mi się wydaje, że to jest jego ulubione. Fifi mówi, że pizza. Ja coś mam takie przyczynę, że to może być jednak carbonara. To jest takie coś, że nawet ludzie w internecie wiedzą, że to jest jego ulubione jedzenie. Moje ulubione jedzenie, pożywienie, dobra, to potrzebujemy fixa na carbonarę, bo to wiadomo, że to nie jest jakby jego, chociaż on wydaje mi się, że tą z proszku akurat bardzo lubi, ale zrobimy to w formie takiej, żeby to była bardziej symbolika. Coś takiego. No właśnie, właśnie o to mi chodziło, żeby jakby symbolikę zachować po prostu, że wiadomo o co chodzi. Z Fifi miałam niezgodę. Niemożliwe. Jest tylko jedna potrawa. Ja miałam z Fifi niezgodę i wzięliśmy to, co ja uważałam za twoje ulubione, a nie to, co Fifi. Ale wiem, że próbowałeś. A propos tego pomysłu, że miał cię podkręcać trochę, to miał cię zbić z tropu. Jedną rzecz. Tak, jedną rzecz chciał cię zbić z tropu po prostu. A, czyli nie zbiłeś mnie z tropu. Nie, dobrze się trzymałeś swojego. Ja się zastanawiałam, czemu Fifi mi mówisz taką rzecz? 3, 2, 1, kochany, jak trudno. Chciałem kupić fixa, bo wiem, że go bardzo lubi, no, żeby było. Ale to też lubię. Tego jeszcze nie jadłem, dobra, ale ciekawe. O! No tak. A Fifi do mnie mówi tak, no pizza salami, on bardzo. Ja myślę, że wszystko będziemy mieli takie samo. Dobrze wam idzie. Ja jestem ciekawy teraz, co dasz. No. Moje jedzenie, którego nienawidzę. On nienawidzi warzyw. O! Sos barbecue mogę mu kupić, bo też go nienawidzi. Kurde, ale uważam, że powinien być taki jeden, taki wiesz, joker, że mówię ci, co uważam, że... No jest. Aha, czyli mogę Patryk tak powiedział, a, no. Pieczarki. Ej, masz rację. Wcale nie powiedział, że jest taki joker, ale dzięki, że to powiedziałeś. Okej. Okay. Dobra, już nic totalnie nie mówię. Nic. Przypomniałeś mi o tym. Zróbmy tak. Coś, czego nienawidzę. Dobra, pieczarki. Ja kocham pieczarki, on nienawidzi, dlatego wiem, że nie lubi. No, nawet Fifi się cię nie pytam. Już nie chciałem mówić. No. Ja uważam, że takich rzeczy jest mnóstwo. Ale jest jedno coś, takiego, co nienawidzę. Nienawidzę. Więc dawajcie. 3, 2, 1.
Tak, tak. Ej, kompletnie nie miałem pojęcia, co tu dać. Serio? I wkręciłem Fifiego, że Patryk powiedział, że mamy jednego Jokera i może pomóc w jednej odpowiedzi. Ale się dałeś zrobić. Dobrze wam idzie, więc zapraszam was znowu do sklepu, żeby kupić kosmetyk, którego używam codziennie. I na pewno nie jest to pasta do zębów. Na pewno nie jest to antyperspirant. Nie jest to nic z rzeczy higieny. To może być ewentualnie jakaś pasta do włosów. O to mi chodziło. Matujące chyba potrzebuję. Dobra. Biorę to. Powiem, że chodzi o, o pastę do włosów po prostu. Ja po prostu mu wezmę dezodorant, jakby on tego używa codziennie, no chociaż ostatnio mu się nie zdarzyło, nie. Ale to dlatego, że po prostu go nie miał, ale tak ogólnie to używa na co dzień. Używa też jakichś takich rzeczy do włosów. Ja wiem, że on używa takich... Co ja robię tu? O, nawet ma chyba ten sam. Jestem przekonany, że nie jest to pasta do zębów, ani antyperspirant. Co, antyperspirant nie? Nie. Chopie, jak ja pryszniców nie biorę. Czasami wychodzisz z chaty bez... Raz, jak nie mam w domu! No, dobra. Ja powiedziałam o tym na filmie jakby co i to jest moja odpowiedź. A tak, tak, to też. I powiem ci, że tu jest problem. Używałem to dawno, ale jak układałem inaczej włosy, bo teraz już tego nie używam. A to dosłownie mam w domu. To mam w domu, bo to ukradłem z twojego domu, nie kupiłem tego. Zastanawiałeś się, skąd to mam? No, dlatego to stoi, jest nieużywane. Posti, tracisz jeden punkt w tym momencie. Ta akurat konkurencja była dla ciebie trudna. Jestem ciekawy teraz, bo wydaje mi się, że nie wiem, czy będziecie to wiedzieli, bo to nie jest takie obvious, więc coś w moim ulubionym kolorze. Coś w moim ulubionym kolorze, jakbyś mi pomóc. Niebieski. Też myślałam, że ja się zastanawiałam, czy niebieski, więc możemy mu wziąć SPF 50+, niech sobie jeszcze dba o buzię przy okazji. Coś w jego ulubionym kolorze, no to coś niebieskiego trzeba kupić, to możemy batonika, żeby nie nadwyrężać budżetu. Coś takiego, co by się przydało. Ja kiedyś, tak z kilka lat temu, miałem inny kolor ulubiony i mi się przez ostatni rok totalnie zmienił i zawsze mówię, że mam jeden ulubiony kolor. Jest on ze mną związany nawet na Genzi. O Jezus, no to mamy wszyscy źle. Mamy źle. Pokaż się. Mi się wydaje, że mam dobrze. Pokaż. Różowy pewnie. Różowy. Wiedziałam. Różowy jest moim ulubionym. Niebieski bym zaliczył kiedyś, ale od roku bardzo jakby nawet na meet and greetach wszędzie miałem ten różowy kolor i jest on bardzo związany teraz ze mną. Zawsze mówiłeś niebieski. Miałem, no zawsze tak z 5 lat temu. No 5 lat temu były. Dwa, trzy. Dobra, kochani. Coś, co się ze mną kojarzy. To pasta do zębów, że jej nie używa. Co mi się najbardziej kojarzy z Patrykiem? Ego to. Ja chciałem zapytać, czy mają państwo może narcyza? Nie, sezon jest. Nie, nie w tym momencie. No to ten sneakers chyba. Wiadomo, chodzi mi o to, że ego top, więc jakby tu symbolika jest bardzo otwarta. Pomyślałem o jeszcze jednej rzeczy bardzo ważnej, a jest nią czepek, bo Patryk jest w czepku urodzony i każdą decyzję ciężką życiową, którą podjął, zawsze okazywała się strzałem w dziesiątkę i przy swojej upartości i pracowitości zawsze się okazało, że wszystko wychodzi mu dobrze. Coś, co się nam kojarzy z Patrykiem. Idziemy do Starbucksa i wiesz, co bym zrobiła? Kupiłabym mu cynamonkę, bo on zawsze je cynamonkiem w Starbucksie i po prostu kubek, nie będziemy mu brać kawy, no bo ona i tak wystygnie. No i wydaje mi się, że to będzie po prostu najbardziej racjonalne i najbardziej fajne i najbardziej prawdziwe. Dobra, weźmiemy mu kubek i przy okazji będzie miał też kubek, żeby sobie przyjeżdżać tutaj z kubeczkiem do Starbucksa. To było for fun, więc tu tak naprawdę nie ma punktów. No. Ja mam jedno śmieszne, a jedno na poważnie. No. Które najpierw? Na poważnie. Co to jest? Czepek. Czemu czepek? Bo jesteś w czepku urodzony. Każda twoja decyzja życiowa kończy się jakimś skamerskim wybrykiem tego, że wszystko ci uchodzi na sucho i spadasz na cztery łapy. Fajne, no. I to jest fajne. Bez sensu. I chciałem iść na śmiesznie do kwiaciarni po narcyza. Ale nie byłem w stanie i tutaj Fifi mi troszkę zasugerował. Odpowiedź jest ta sama, że jesteś jego topowcem, ale zasugerował mi alternatywę, która też będzie zabawna. Podwójny. Dobra, razy sobie zjadłem. Bez problemu bym to zaliczył, fajne. Cynamonka. No to... I Starbucks, bo ty zawsze pijesz Starbucksa. Ale chętnie bym wypił teraz kawę. Ale to sobie masz cynamonkę do jedzenia. I to się zawsze z tobą kojarzy, ty zawsze na odcinkach tak, gdzieś idziesz do Starbucksa. To też jest prawda. Dobra, no to akurat była bezpunktowa. Ten, ale Postiemu poszło tu trochę lepiej, bo śmieszniej wyszedł. Coś, co się kojarzy z moim ulubionym gatunkiem filmowym. Albo to jest DC, to takie jego coś tam. Albo po prostu on lubi komedię oglądać, więc... Na pewno? Nie wiem, powiedz. Wiesz co, mi się Patryk bardziej kojarzy z kryminałami. O Jezus, no. Święty.
ty? Ma tą książkę. Serio? No, ma tą książkę. Miał, pamiętam, że miał. Dobra, to może mu ją wziąć. Tylko czy ona tu jest? Kurde, on mi się jeszcze kojarzy z plakatami. Bo zawsze w pokoju ma plakaty. Kogo tam ma? Jokera. Jokera, a Joker to jest DC, widzisz? No to się też łączy fajnie. Dawaj papier kamień, jak ja wygram to DC, jak ty wygrasz kryminał? Do jednego? Cztery. A, wygrałeś. Okay. Musimy wziąć coś z Jokerem i jak mu powiemy, że to o to chodzi i on nie chce domyślić, czy to DC, czy kryminał, bo to jest to jedno i to samo akurat w tym przypadku. Czy za Batmanem będzie Joker? Tak! Patrz. Ja. Ej, oj ja! Czy potrzebuję kupić lupę, kapelusz albo coś takiego? Coś związanego z takimi właśnie detektywistycznymi rzeczami? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Lupa z lampką. Boże, ile dylematów było. Tak? Graliśmy w papier kamień, później stwierdziliśmy, że jednak w sumie coś innego. Naprawdę? Nie, w sekundę. Ty został, bo wtedy oni będą wiedzieli od razu, więc oni pierwsi. My mamy dwa w jednym. Kryminał. I to. To jest kryminał, Joker. Nie, no błagam, bardzo naciągane to jest. To jest. Ale ja powiedziałam kryminał teraz. Kupili ci lalkę Jokera. Jak twoim ulubionym superbohaterem, bo nawet nie jest Batman, to jest Flash. Ale wiem, że Flasha odpowiedziałam. Ale jak bardzo lubisz Flasha, jak bardzo. Ale ja powiedziałam o Flashu, tylko nie było jego figurki. Ale czemu w ogóle DC? Czemu superbohaterowie? Nie, bo lubisz tego, bo to chodzi o kryminał. Co ty wziąłeś? Lupę! Stricte detektywistyczny item z lampką lupę, latarka i lupa. Kurczę, mam dylemat. Mówię ci, mówiliśmy, że kryminały i szukaliśmy kryminałów. Szukaliście kryminałów? Tak. No to muszę im zaliczyć. No dobra. Po pierwszej rundzie wygrywa team Fifi Kinia o jeden punkt. Ale ty się wywaliłeś na najtrudniejszym pytaniu. Więc teraz przechodzimy do rundy drugiej, gdzie będziecie odpowiadać, która historia jest kłamstwem. O Jezus. Kochanie, w międzyczasie jak Posty się przygotowuje do konkurencji, możesz wstać na chwilę, bo ma na sobie takie piękne spodenki z Mortal Wear. Znajdziecie je na Info Center. Też mam koszuleczkę. Bardzo ładne rzeczy są, więc zapraszam. A teraz przechodzimy do rundy drugiej. Która historia jest prawdziwa? A. Zamknęliśmy na przerwie kolegę w toalecie, przykładając ławki od ściany do drzwi, przez co nie mógł przyjść na lekcję i miał giga przykład. B. Jak byłem w 8 klasie, koleżanka ściągnęła spodnie i majtki i zaczęła biegać dookoła klasy, jak pani wyszła z klasy. C. Często pukałem w podstawówce, ponieważ wtedy pani dyrektor mnie brała do siebie i siedziałem z nią zamiast być na lekcjach. Dobra, ja chcę podyskutować. A ty, Posty, zakładaj słuchawki, żebyś nie słyszał, jak oni dyskutują, puść sobie muzyczkę. Robimy to, żeby Fifi i Kinia mogli bez problemu rozmawiać. Uważam, że B na pewno nie z dziewczynką. Jest absurdalność. Ósma klasa to jest druga gimnazjum jakby, więc nie ma opcji. Płakać w podstawówce mógł, dlatego że dzieci się z niego śmiały, nie umieją angielskiego. Po pytanie, czy siedział u tej dyrektorki? To nie była ósma klasa. To była druga, źle przeczytałem. Oj, no to przykro mi. No to i tak jest nieprawdziwe. Ja myślę nad tymi ławkami, że... Ławki się... też mogłyby być, bo on mówił, że on był niegrzeczny. Dwa, jeden, ściągaj, już! Trzy, ej. Dwa, jeden! Ja też myślałam, że dwa, bo chyba mi się coś przypomniało w ogóle. No. Przypomniało mi się, jak mi nie mówiłeś o tym. Coś było kiedyś o gołej koleżance. Tak. Macie remis, Posty! Dobra! Najlepsze czuję na daily jak na razie. Uwaga! Przed moim projektem kumple postawiłem odłożone pieniądze na dom, na kasyno i przegrałem. Postanowiłem wpłacić jeszcze więcej i jakimś totalnym fuksem wszystko wygrałem to, co straciłem. Dodatkowo dodam, że pieniądze były pożyczone od rodziców. Dwa. Przed moim projektem kumple brakowało mi trochę pieniędzy na dom, więc postawiłem w kasynie i wygrałem ponad 20 tysięcy, co było wystarczające, żeby opłacić dom. 3. Przed moim projektem kumple miałem wystarczająco pieniędzy odłożone, ale przegrałem trochę w kasynie, co spowodowało, że musiałem poprosić moich rodziców, żeby mi pożyczyli. Czekaj, bo muszę sobie puścić wajmę. Dobra, 100% pożyczyło od rodziców. 100%? I ja pamiętam, że 100% od ten, tylko czekaj, a w pierwszym nie było, że pożyczył pieniądze i na pewno w kasynie przegrał, tylko że jego rodzice mu dali, nie dali mu całości na kumple? Nie. Nie całość? Nie. 10 kumple. On dawał mi kaskę. Dobra, dajemy jakby... Nie przegrałem. A to mogło być też pierwsze, że pożyczył od rodziców, postawił, przegrał i a później się odkuł, mówił, że jakby odkuł się. Decyduj ty teraz. No nie. Będę czytał jeszcze raz. No. Ja wiem. Dobra, no dawaj. Najgorsze, że ja też z nim grałem na kasynie. Nie róbcie tego, widzowie. Przegrał, przez co musiał pożyczyć. A tak chyba nie było, bo on odkuł się. No to no, dobra. 3, 2, 1, start.
Co? Nie ma opcji, że jeden. Jakim cudem straciłby całe odłożone pieniądze na mieszkanie i pożyczyłby jeszcze raz te nie pieniądze? Nie pożyczył jeszcze, to była trzecia opcja, że pożyczył jeszcze raz. Nie, żeby... ja chcę zaznaczyć, że nigdzie nie były powiedziane, że całe pieniądze. Powiedziałeś, że odłożone pieniądze. Ja źle zrozumiałem w takim razie to zdanie. Dwa razy dlatego chciałem przeczytać. Uważam, że późno napisane. Uwaga, ja chcę tylko dać disclaimer. Nie grajcie w kasynach, bo jest to bardzo złe. Historia wyglądała tak, że miałem odłożone pieniądze na dom po tym, jak już pożyczyłem część pieniędzy od rodziców. Chciałem zagrać na kasynie, przegrałem tam dużo pieniędzy i jakimś cudem, było na to może 0,5% szans, że to się zdarzy. Odkułem wszystko za jednym razem i od razu wyszedłem z kasyna i od tamtego momentu nie gram. To było bardzo straszne i to była ta ruletka, co było razy 500 mnożnik, nie wiem czy pamiętasz. Fifi i Kinia prowadzą jednym punktem. Czas na ostatnią rundę z pytaniami. Jaki jest mój ulubiony serial? I możesz bardzo łatwe założyć się naprawdę się zastanowić. Tak, będziemy. Ja już o tym wiem, od razu mogę powiedzieć. Ale, a ty powiesz, odpowiedź. A ty, co byś dała? Bo ja jestem ciekawy. Nie wiem. Jezus Maria, Judaszu. Ale... Prison Break. No ale to czemu powinniście w tym samym momencie? Ja wiem, że on wie. Dobra, ja no. Wiedziałam. Prison Break to jest mój ulubiony serial. Proszę o chwilę przerwy. Przed wami znajduje się coś i będziecie musieli wybrać jedną z tych rzeczy, która jest moją ulubioną i mam, do której mam największy sentyment. Możecie otworzyć oczy. Jest tylko jedna, którą zaliczę. Jest tu dużo, które może was mylić, ale w moim sercu jest tylko jedna płyta. Ty na chwilę wyjdź, oni wybiorą i potem ty będziesz mógł się zastanowić. Dobra, tą pamiętam, że dostał płytkę, bardzo ją chciał. No, ale w ogóle Filipek to jest jego ulubiony. Celem Filipka, ewentualnie Szpaka. Ja myślałem, że ty będziesz miał łatwo. Jestem przekonany do jednej płyty, ale boję się, że to nie jest to. Do Boruto. Czyli to? Masz, nie, do tej drugiej. A ty powiem. A ty, czyli jednak Szpaku? No, jednak Szpaku. Dobra, tak prowadzimy, to dawaj, dziękujemy, no, dawaj. Ja mam tylko wokół jednej płyty intuicję, więc tylko jedną pokażę. Nie mam pojęcia, szczerze, wydaje mi się, że... To a dawaj na trzy, co? Że ta? Tak. Wydaje mi się, że to jest pierwsza płyta w ogóle chyba, którą kupiłeś jako płytę rapera. Czyli wybierasz tam? Tak. My też. Jaka płyta Szpaka była przed atypowym? Ja pierdolę! Kiedy zacząłeś? Boruto, tak, no. Powiedziałem stary od razu, no. Ale byliście bardzo blisko. Ma dużo po prostu numerów, które dużo dla mnie znaczyły. A byliśmy na drugim miejscu? No, atypowy bym dał na drugi, no. Wydaje mi się, że to pytanie będzie łatwe. Brzmi następująco. Jakiego rapera teraz, w tym momencie najwięcej słucham? Dobra. Obydwoje jeździcie dużo ze mną autem, więc powinniście wiedzieć. Nie uważasz, tak? Ja rozkminiam dwóch. Ja rozkminiam dwóch. Napisz, który drugi myślałeś. Nie. Nie? Mm-mm. Napiszę dwóch, ale ten wyżej będzie moją odpowiedzią. Dobra. 3, 2, 1. Ja też dałam zamysł. A, bo od kamerę, przepraszam, nie jestem. On dał życią. Dużo życią nasłucham, ale dwa numery słucham. Właśnie, jakiś ty... Ale dużo słucham, też powiem, ale Zamsonę, no, przez tą jeszcze nową płytę jest teraz cały czas. Dobra, lecimy dalej. Nie macie szans. Kto? Obydwoje. To niezłe pytanie. Jaki jest mój ulubiony aktor? Nie mam pojęcia. A co ty robisz? Chcę się skupić, bo wygadać. Tom Cruise to jest jego mamy. Ale czy jego też? Nie, z giga pustka. Nawet nie będę strzelać, po prostu jakby nie mam głowy. Ale Fifiego tutaj jest decyzja, że to jest Tom Cruise. Ja uważam, że nie, bo to jest twojej mamy ulubiony aktor, a nie twój. Już mi pokazuje. A, no tak. Czyli no, jakiś hal, coś nam. Nie padłeś? To jest Wolverine nagrał, to są? On grał z autą na przykład. Moi drodzy, jaki tik robię nieświadomie? Dobra, ja pierdzielę, ale łatwo. Dobra, napisz taki nawet. No, ale łatwo, ja pierdzielę. Banalne. I nawet jeżeli miałbym źle, to uważam, że mam dobrze. 3, 2, 1, gryzie mnie języka. A to nie, to jest świadomy tik. Jest świadomie gryzę paznokcie. Bo go denerwują. No. Dobra, to nie wiem. Znam dzisiaj. A to ja myślę, że to ma krzywe usta. No niestety dwa punkty przewagi tutaj się robią. Wolałbym nie robić muzyki czy YouTube'a. No Jezus. Tą odpowiedź, którą napiszecie, to tego wolałbym nie robić. Damy to. Dobra, okej. Widziałem, że ty już dałeś muzykę, bo zostawiłeś telefon położony tak, że wszyscy widzieli. Ja nie widziałam, ale my daliśmy YouTube'a, patrzyliśmy na chęci bardziej. No ale to jest bez sensu, bo jakbym miał teraz zrezygnować z jednej rzeczy, to po prostu by muzyka go nie utrzymała. No wiem. Chłopie, nie widziałeś, jakie kinderki są hitem? Są hitem dlatego, że jesteś YouTuberem. Czemu wy drugi raz robiliście, że wiecie jedną odpowiedź, ale dobra, dajcie ale Patryk, bo ty kochasz muzykę. No by dlatego ja chciałem ciebie zapytać, bo jakby wydaje mi się, że jakbyś miał wybrać na zasadzie, że tu jesteś bogaty, niezależnie sławny od i tak dalej, ale po prostu co ci się przyjemniej robi, to muzyka to. W ogóle
No to tak. W życiu byś się... No to o to mi chodzi. Olałbyś ten YouTube. Są dwie rzeczy, które musicie podać. Bo jedna jest zbyt obvious. Jakich dwóch rzeczy się boję najbardziej? Mam, chyba, wiem. Chłopco wychodzi co chwilę. Ja też mam, tak. My już mamy. Wy już nie możecie tak zmienić, a ty tak możesz myśleć głośno, żeby widzowie no słyszeli. No to wiadomo, że... Ale dobry! Ale zajebisty napój! Sponsor mi! Na pewno na pierwszym miejscu jest tanatofobia. No nie, jeszcze myślę nad jakimiś takimi paranormalnymi rzeczami. No pamiętam, że jak mówiłeś na przykład mi o tej schizie, że jakby widziałeś te dzieci duchy. Nie. Ale mam wrażenie, że ktoś mi mówił o klaunach, a ja z małą ilością ludzi rozmawiam i to nie jest Julka. Jaka jest odpowiedź? Dzieci duchy. Bo nie wiem, naprawdę. Dobra, a nasza odpowiedź to jest śmierci i wysokości. Tak. Tak, dobrze. No niestety znowu mamy przewagę dwóch punktów, no dlatego nigdy jeszcze nie skoczyłem, mimo że jestem youtuberem, nigdy nie skoczyłem ze spadochronu i Bungie i jak nagrywaliśmy odcinek do Kasi z tego Hyperiona pieprzonego rok temu, to myślałem, że zemdleję i tak się bałem. No wysokości to bym dał na drugim miejscu, ale też wszystkie inne to też się boję, tylko nie najbardziej. Okay. To jest trochę podchwytliwe pytanie, moje największe marzenie. Bo Boże, lista jest taka. Dużo tych rzeczy jest, no. Ale jak myślę o jednej rzeczy konkretnie. Wiem, ja dałam w sumie coś bardzo podobnego. No, pokaż. No ale to jest, a no tak w sumie to samo. Pokaż. Nie, to no, pokażemy. Z ciekawości. Zaraz. No dobra, czyli ty dajecie to. Dajemy? No tak. Muzyczny sukces, który przejawia się tym, że dostaniesz jakieś mega osiągnięcie za jakiś hit, który będziesz grał na własnej trasie koncertowej. Ale to nie, to bardzo ogólnikowo powiedziałeś. No sukces muzyczny. My mamy, że wydać płytę, zrobić czasę koncertową swoim i dostać za tą płytę tą, nie wiem, diamentową złotą, czy co tam jest najlepszego. To samo powiedzieliście. Obydwu wam zaliczam, a teraz powiedzcie mi, moi drodzy, gdzie na moim ciele jest największa blizna? Dobra, łatwe. A będę mogła pokazać miejsce po prostu? Skąd ty wiesz takie rzeczy? No wiem, bo to jest bardzo łatwe. Odwróć się. No co, Jezus Maria. No już. Ale część ciała mówimy? No. Ale to nie, no to tak musisz... Nie, co? Powiedział no. To jest twój program, czy jego? Uważam, pokaż, że mówiłeś mi kiedyś o tym, że miałeś jakiś wypadek w dzieciństwie, który sprawia, że masz gdzieś z tyłu głowy bliznę, którą zakrywają włosy chyba. Albo cię pomyliłem z kompletną. Ty dajesz głowa? Głowa, część ciała głowa. Wydaliście to? Nie, to ty masz, ale to jest znamie, kurde. To jest znamie. Ja pierdolę. No, głowa, tył głowy. Widziałem potem, no. Jak powiedziałem, to zrobiłeś takie... Jaki sport uprawiałem w szkole? Dobra. Myślę nad futbolem amerykańskim i myślę też nad koszykówką. Wydaje mi się, że mówiłeś coś, co nie jest jakby właśnie taką obvious rzeczą. Postawiłbym na ten futbol amerykański. Bieganie. Bieganie mamy. Jakby lekko atletyka, nie, bo to w szkole. Nie wiem. Ty powiedziałeś też boks jakby później, ale on to trenował jakby poza szkołą, nie stricte w szkole, a w szkole jakby biegał. Tak, biegałem. No nie, boks nie. Z jakiego przedmiotu w szkole miałem najlepszą ocenę na koniec szkoły? Ale której szkoły? Gimnazjum. Ja wiem. Tak? Jakby też wiem, że mi kiedyś o tym mówiłeś, no, ale fest. Mi nie mówiłeś ten o tym. Rzuć strzał. Biologia. Nienawidziałem przedmiotów ścisłych, ale biologię akurat z tych trzech, jak semi z fizyki, najbardziej lubiłem. Czyli dałeś biologię? Matematyka. No. Matematyka. Gdzie jest to pytanie o ulubioną postać z Lola? Jaka jest moja ulubiona postać z Lola? Nie mam pojęcia. Trzy. Czekaj. Poczekaj, niech się zastanowi. Aż? Ezreal! Ezreal! No. Ej, ale nabijam o tym w Holiday. Co? No. Dobra, tu Fifi odpadasz teraz z tego pytania, bo oni obydwoje nie będą mieli pojęcia, więc ostatnie pytanie. Czemu Fifi odpadaj ze mną? Bo jest remis. Bo nie jest remis. Jest, jest. Jestem ciekawy, co powiecie. Mój ulubiony klub piłkarski. Skąd mam to wiedzieć? Ej, wydaje mi się, że to wiem. Dlatego wiem, że cię usunąłem. Nie wiem, musisz strzelić. Mam dylemat między pięcioma. Ja nie, w ogóle nie mam nic. A to możecie zapisać. Trzy. Dobra. Nie wiem. Dobra, uwaga, podajcie po jednym. No dawaj pierwszy. Arsenal. Barcelona, dlatego że tam Messi, ja tylko wolisz Messiego niż Ronaldo. PSG. Ja też dam PSG. Manchester United. Ja też Manchester dam. Ktoś trafił. Ktoś trafił. Mój ulubiony piłkarz to Messi, który grał większość czasu w Barcelonie, więc... Serio? Tak. Ja właśnie tylko wam się dlatego dodam, bo gadałam Barcelonę na pierwszym miejscu. To mi pierwsze przyszło, dlatego że zawsze mówisz, że wolisz Messiego niż Ronaldo. No, ale takim oto akcentem wygrywa Fifi z Kinią. Yeah. Pamiętajcie o sklepie immortal.pl.